Cześć, siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy bardzo pogodny dzień, piękna pogoda, prawda Kinga? Bardzo słonecznie, super, 40 stopni normalnie. Dokładnie, mamy jakieś 15 stopni, co oznacza, że to jest idealny dzień na zrobienie odcinka, w którym będziemy musieli dokończyć, bo jest taki trend na TikToku, na YouTubie, gdzie ludzie dokańczają piosenki. Tylko my nie będziemy dokańczać normalnych piosenek, tylko będziemy musieli skończyć piosenkę z Energylandii i jest bardzo dużo, kto był w Energylandii, ten wie, cały czas się tam zmieniają z roku na rok. My mamy balony, będziemy siedzieć sobie na krześle i jak się zaśpiewa coś źle, no można to oczywiście powiedzieć, no to wtedy się przebija ten balon. Musimy w ogóle zadecydować, kto zaczyna, kto pierwszy usiądzie na tym krześle. Zagramy w papier, kamień, nożyce? Do jednego? No, do jednego. Dobra. No. Papier, kamień, nożyce. Kurde. Zawsze w tym wygrywam. Bo Jezus, były nożyce. I wiedziałam, że tak zrobisz. Zaczynamy. Najgłupszy challenge ever, jaki robię. Także, Jezus, jak ja się tego boję. Z taki strach. Czekajcie, no. Ja pierdzielę. A ja nie przyjemnie oblało. Ja mam jeszcze kaszel. No, czekaj. Trzy. Czekaj, bo mi tak serce bije, że się boję. Bo to pierwsze oblanie będzie najgorsze. Nie boję się, że nie rozwalę tego balonu. Ale to możesz go nie rozwalać. Albo że ochlapię mnie, albo aparat, no. Mówiłam ci, a to o czapce. Na co wy czekacie? A jak to źle? Jak to źle? Ja byłem pewny, że jest dobrze. Co? Jak źle? Mówiłem ci, tato, o czapce. No Jezus, no tato, no, wreszcie dobrze powiedziałem. Jezus, ale mi teraz serce wali. O nie, no. Może z nieba ją zerwiemy. O! Który zamieszkał w Energylandii, więc go Energusiem zwał. Z Energusiem fajnie jest. Ha, ha, ha. To ja ci dam podpowiedź. No. Z Natanem to śpiewałaś. Dziwno. No. Różne smoki są na świecie, różne smoki były. Co królewne. Źle. Ale było coś takiego, że Natan tak śpiewał. Takie co z pięciu głów. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję, bo jeżeli tutaj wbijecie 2000 łapek w górę, to zrobimy drugą część, a ja się już zamieniam i siadam. Zamarzam! Tak! To Energylandii już znak! Nie opomniałem, co tam było! Po skarb! Jezus, jakie to jest głupie! Dobra. Nie róbcie tego w domu, a w szczególności... 15 stopni na polu. Dokładnie. To jest zły pomysł, bardzo zły pomysł. Masz jedną linijkę tylko do zaśpiewania, która jest bardzo, bardzo łatwa. Już od końca wiosny! Jak tego możesz nie znać? To było takie łatwe! Jedną linijkę tylko miałeś zaśpiewać. Ty masz, w każdym jest jedna linijka, jakbyś nie wiedział. Tak? W każdym jest jedna linijka. A ja śpiewam całość. Które balony mają ciepłą wodę, no, taką letnią, a niektóre mają mega zimną. Co łączy pokolenia trzy? Różnica znika. Nikomu nie liczymy dni. Dobra muzyka! Jest! Uhuhu! Jezu, to jest taka ulga, jak się za tę piosenkę, że nie zdajecie sobie sprawy, naprawdę. Kinga, masz swoją ulubioną piosenkę. Kinga uwielbia Sisi. Zobaczymy, czy będzie znała treść tej piosenki. Także poprosimy już po nutce tutaj. Taki nie mój brzmi, biomi Sisi. Jest właśnie.
zalejesz mi? Ja, co? Dziś ja spełniam swoje sny. Jezus Maria, ale wydaje cię głupie to normalnie. Łatwe! Nie! Widzowie tam śpiewają, a ty nie znasz. Na pewno nie. Widzowie, jak to znacie, to na widzowie, no właśnie, ale piszcie, czy znacie te piosenki, głupie, czy nie? Że leci i nagle jest taka przerwa i nie jesteś sobie w stanie przypomnieć, co tam było. Czasami jesteś. Dalej, dzieciaki, klaszcie w dłonie! Mieć to stać na scenie, być coś tam, śpiewać! Si! Do, tak imię moje brzmi! Do rowu mi się nalała woda, tak perfidnie. A, pomyliło mi się. Nie wiem, my się rozbierzemy, bo do domu tak nie wyjdziemy chyba. Nie ma majtek. Naprawdę nie ma majtek. Ja się przygotowałem. No to tu się rozbierzesz. Anakonda? Anakonda? Raczej nie. Co? Nie! Ja co ty mówisz? To jest właśnie wodny świat. Nawet ci zaczęło to mówić to. Ja to pierwszy raz w życiu słyszę w ogóle. Anakonda. Anakonda. Gdy nie wiesz co napisać na sprawdzianie, więc piszesz anakonda. Także, jak widzicie, poświęcenie jest duże. Dawid poszedł po kolejne balony. Mamy nadzieję, że wam się spodoba taki film i docenicie nasze poświęcenie, prawda? Będziemy chorzy. Tak. Kiedyś już byłam chora, to będę teraz drugi raz. Ale powiem. Może nie. O, idzie dostawca! Dobra! Jest taki, czy co ty mi zrobiłaś? Co to było? Kiedy mało nam przygody, do błękitnej skacze wody. Dawid skacze, klap, klap, klap. Kinga mokra, klap, klap, klap. A wy zostawiacie suma. Pleca? Coś tam, zapraszam. Nie trzeba się przynajmniej dzisiaj myć, jutro, także to jest plus, duży plus. Nie, 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 nie. O, nie, 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 nie. Słuchaj, stąd nie wyjdzie nikt, dokładnie. Czujmy się, widzowie, w ten klimacie. Anakonda się nazywa. Brawo! Energylandia scena, ja i ty! Daj mi czaki! W sensie, pewnie tam było wy, no nie? Tak, ja myślałem, że no. No ale... Specjalnie pokazałeś. Myślałem, że nam nie pokazałeś. No, bo to też jest taki... Miałem, bo nie wiedziałem dokąd, jakby mam zaśpiewać, dlatego okay. Tak zrobiłem. I Enerw się go zwą? Jeszcze raz. No. Więc Energu się go zwą? Jeszcze raz? Jeszcze raz? Ale no takie coś, tak? No ale jeszcze raz. Czekaj, a później to jeszcze raz. Więc... Czas minął! No Jezus, miałeś trzy próby i tyle się zastanawiasz. Nie, no czemu mi wierzysz dziwno? Co ty robisz, babo? O co ci chodzi? Nie widziałaś tego! Ja byłam tak blisko, powinniście mi to poznać. Nie, to właśnie nie było blisko. Ener. Jak się cieszę, że jedziemy do Energylandii znów! Energylandia! Energylandia!
każde dziecko chce tam być? Ooo, brawo! Nie wiedziałam, czy to ma być gdzie każde. Nie, bez gdzie. Ale dobrze. Moi drodzy, nie sprawdziłam, co to masz. Ostatnie dwa balony przed nami, żebyśmy nie byli chorzy. Dobra. To się dobrze czujesz, to nie kombinujesz, co ze sobą zrobić, bo coś tam. To Energylandia, więcej niż zabawa, festiwale są dla ciebie też. Sekundowe w tle? Wcześniej już wiedziałam, że nie miałeś tam to, więc teraz strzelam to, że takie co ogniem buchały. Na odwrót? Takie co buchały ogniem. A tam jest jeszcze dalej. Z pięciu. Nie ma. Zakoń. Co ty robisz? Bandyta! Dziękujemy wam wszystkim za oglądanie. Ja wygrałam. No ja wygrałem. Nie wiem, czy ty także wygrałeś. Nie masz żadnej nagrody. Trzy punkty. Ale za poświęcenie jak najbardziej należą ci się wielkie brawa! Wszystkim uczestnikom, także Dawidowi, który stał za kamerą i za to, że przygotował nam te wspaniałe piosenki. Jeżeli chcecie, tak jak wam wcześniej mówię, więcej takich filmów, 2000 łapek w górę i robimy drugą część, tylko mam nadzieję, że już w cieplejszy dzień, o ile jeszcze takie przyjdą, bo już niestety jest jesień. Na śniegu. A no, na śniegu też możemy zrobić, także jak będzie 3000 łapek, to pomyślimy. Dziękujemy jeszcze raz za oglądanie i trzymajcie się, siemko! Pa!